Dzień dobry, tutaj Alicja Sieprawska. Witam serdecznie w dzisiejszym programie, który jest poświęcony segregacji śmieci, która jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach. Więcej na ten temat opowie nam nasza reporterka Magdalena Sikora. Madzia, słyszysz mnie? Słyszę cię doskonale. Jak widać, administracje zapewniły osiedlom 3 pojemniki w różnych trzech kolorach. Białym do szkła, niebieskim do papieru i żółtym do plastiku. Warto wspomnieć, że są też zielone pojemniki do kolorowego szkła oraz czarne lub brązowe do odpadów komunalnych. To tyle. Mówiła dla Was Magdalena Sikora. Oddaję głos do studia. Dziękuję, Magdaleno. A oto dowód, że nawet sławni, zapracowani idole znajdą czas na segregację. To ona! Poczekaj! Autograf! Zapraszam na wywiad z naszym gościem specjalnym, profesor Hanną Wendel. Witam serdecznie panią profesor, dzień dobry. Na początku takie pytanie, po co w ogóle jest segregacja śmieci? A więc śmieci powtórnie możemy wykorzystywać do wyrobu nowych produktów. Zadaniem recyklingu jest przede wszystkim zmniejszenie ilości odpadów i szkodliwości dla środowiska oraz oszczędzanie zasobów naturalnych. A o czym należy pamiętać, żeby dobrze segregować śmieci? No, najważniejsze jest zmiatanie butelek oraz odrywanie etykiet od produktów szklanych, typu słoiki, butelki szklane. A czym grozi brak segregacji śmieci? Więc warto uzmysłowić sobie, że rocznie zużywamy 240 kg papieru, do produkcji którego potrzebne są 4 drzewa. Tyle samo papieru można otrzymać z 270 kg makulatury, 27 plastikowych butelek, które na wysypisku rozkładałoby się tysiące lat, można wyprodukować jedną bluzę z polaru. To bardzo ciekawe. To na koniec proszę wszystkich zachęcić do segregacji śmieci. Zachęcam naprawdę wszystkich do segregacji. Warto włączyć się w segregację i akcje typu zbieranie makulatury i baterii. To bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę i teraz widzą państwo, jak ważne jest segregacja śmieci, dlatego włączmy się wszyscy w zbieranie śmieci. Oto mądrym szło, żeby zbierać szkło. Segreguj z nami, walcz z odpadami. Mały i ten wielki, segreguje dziś butelki. Segregujesz, świat ratujesz. Dziękujemy za uwagę!